Mnóstwo inwestycji, jedna za drugą, realizowane jest od kilku lat w Suwalskim Szpitalu. Informowaliśmy o zakończeniu modernizacji nefrologii i stacji dializ. Tymczasem kilka pięter wyżej trwają prace, których owocem ma być rozszerzenie oddziału chirurgicznego o pododdział chirurgii onkologicznej. W tej chwili realizujemy duży program, projekt inwestycyjny. Modernizujemy i rozbudowujemy oddział chirurgii ogólnej pod oddziałem chirurgii onkologicznej i naczyniowej. Tutaj prace trwają, tutaj mamy zabezpieczone finansowanie. Wsparł nas nasz organ założycielski, Urząd Marszałkowski i tutaj rozbudowujemy ten oddział. Troszeczkę pewne zadania nam nałożyły się w realizacji, bo do tej pory ta infrastruktura tego oddziału, który jest modernizowany, była taką powierzchnią rotacyjną, gdzie były przenoszone, realizowane projekty modernizacji innych oddziałów. No tutaj nastąpiła pewne odwrócenie. Remontujemy tą ostatnią powierzchnię, która została nam. Nie oznacza to końca roszad, bo do modernizacji z prawdziwego zdarzenia jest jeszcze oddział zakaźny, który nie jest duży, ale jak pokazały ostatnie lata, niezwykle istotne. Udało nam się pozyskać środki, duże środki na modernizację oddziału chorób zakaźnych naszego szpitala. Tutaj chcemy go dostosować do najnowszych wymogów poprzez zamontowanie śluz systemów podciśnieniowych wentylacji, doposażenie tego oddziału w aparaturę, sprzęt, jak również oddziały towarzyszące, wymianę wind, bo są za małe, gdzie nie można zmieścić łóżka z aparaturą towarzyszącą. Także niebawem rozpoczniemy również i to zadanie i tutaj spotykamy się z pewnym problemem, który musimy rozwiązać, a mianowicie chcemy założyć, że oddział chorób zakaźnych będzie funkcjonował, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Stąd ten oddział zostanie przemieszczony na okres remontu, na nowo wyremontowany pododdział na 5. piętrze i tutaj rozpoczniemy te prace modernizacyjne oddziału chorób zakaźnych. Aż kręci się w głowie od zmian lokalizacyjnych, ale jeśli to ma być cena za komfort pacjentów i bezpieczeństwo personelu, to należy uznać, że warto. Szczególnie, że na tę inwestycję placówka nie wyda ze swego budżetu ani złotówki. Wartość całego zadania, również z aparaturą, sprzętem, to jest około 9 milionów. Środki pochodzą z ministerstwa, tutaj nie mamy wkładu własnego, finansowanie jest w pełni pokryte z innych źródeł. Wyremontowana parę lat temu chirurgia obecnie leczy również pacjentów onkologicznych, ale zamiarem szpitala jest zwiększenie liczby łóżek i wydzielenie pododdziału dla osób dotkniętych nowotworami leczonymi operacyjnie. Póki co jednak z tej lokalizacji korzystać będzie oddział zakaźny. Jego funkcjonowania zawiesić nie można, ponieważ wciąż leczeni są tu pacjenci covidowi. Wracają pacjenci covidowi. Ta ilość jest zmienna, można powiedzieć, w ostatnim okresie od 5 do 13 pacjentów jest hospitalizowanych.